Nawet doświadczeni przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że pozyskanie lojalności klienta wcale nie jest łatwe, a w dobie powszechnego dostępu do informacji staje się wręcz prawdziwą sztuką. Jak zdobyć lojalność klienta, który widział już wszystko? Jak sprostać wyzwaniom, zagrożeniom i niebezpieczeństwom w procesie zarządzania programem lojalnościowym? Jak wykorzystać nowe technologie? Na te i wiele innych pytań odpowiedź uzyskało blisko 130 osób, które gościły w warszawskim hotelu Hyatt Regency na 12. Kongresie Programy Lojalnościowe. Czas na nową lojalność. Kongres dowiódł, iż przed programami lojalnościowymi w Polsce nadal stoją nowe wyzwania. Ponad 100 przedstawicieli największych firm w Polsce dyskutowało, jak w niestandardowy sposób przyciągnąć i zdobyć lojalność klienta. Rozwój aplikacji, rozwój w ogóle sferze IT umożliwia coraz lepsze poznanie klienta, coraz lepsze zarządzanie jego zakupami, poznawanie jego motywacji i to jest bardzo kuszące dla firm. Te rzeczy nie są już tak drogie, jak były kiedyś, nie są tak skomplikowane, jak były kiedyś, więc firmy zaczynają widzieć w tym wartość. Standardowym rozwiązaniem są karty lojalnościowe, które dziś są wykorzystywane zdecydowanie szerzej niż tylko do zbierania punktów. Każdy użytkownik w ramach takiej platformy może zbierać punkty, te punkty zamieniać na złotówki, ewentualnie w ramach platformy wymieniać je już dosłownie na doładowanie. Platforma też jako platforma lojalnościowa oferuje nagrody rzeczowe, które też definiuje klient w konkretnym momencie. To już kolejna odsłona jedynego i tak dużego branżowego spotkania organizowanego na polskim rynku w dziedzinie programów lojalnościowych. Udział w nim pozwolił na otwartą i rzeczową dyskusję dotyczącą faktycznego stanu polskich programów lojalnościowych, programów partnerskich i motywacyjnych. Tak liczne grono uczestników oraz potrzeba otwartej dyskusji są dowodem na to, iż temat ten jest ciągle żywy. 12. już Kongres Programy Lojalnościowe to swoista platforma wymiany doświadczeń, które pozwalają wyznaczać nowe kierunki rozwoju.